I witam. Dzisiaj sobota, ostatni weekend lotowy gołębi dorosłych. Dzisiaj mamy lot z miejscowości Helmstedt, to już trzeci raz w tej miejscowości w tym roku, trzecia 500, 570 km. Szczerze muszę się przyznać bez bicia, że na ten lot już się tak bardzo nie nastawiałem, do tej pory się nie nastawiam, nawet szczerze powiem, dałem więcej gołębi niż planowałem, bo w planie było dać tylko kilka takich najstarszych, kilka takich, które jeszcze mają walczyć o zimowanie. Dołożyłem jednak to jakieś dwulatki. Ogólnie włożyłem tylko 13 sztuk, więc taki lot, nie wiem, może pooglądamy. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz aktualnie zaczęło coraz mocniej powiewać. Wiatr z zachodni, więc z kierunku, aczkolwiek przez pierwsze 200, no myślę dobre 200 km rano miały kompletnie ciszę, więc musiały na pewno popracować. Aktualnie minęło 6,5 godziny. Jeszcze nie mam informacji, żeby gdzieś na tych bliskich kilometrażach się pokazały. Może już coś jest, po prostu jeszcze nie dotarło, ale tutaj mówię, lecimy z oddziałem z Duńska Wola i Sieradz 2, więc tutaj do pierwszych gojemników w Sierazu to jest jakieś 80 km do mnie, więc na pewno jeszcze, nawet jakby się pokazały już, a nikt jeszcze nie dał znać, to jeszcze i tak mamy czas. Aktualnie no, z młodzieżą zaczynam pracować już tak pod kątem lotów. Dzisiaj mamy sobotę, wczoraj w piątek zaliczyły pierwszą wywózkę na 10 km. Bardzo fajnie, po chwili przyleciały. Jednej sztuki najmłodszej nie było, ale też dotarła po pół godzinie, co już mi się bardzo podoba, bo jeżeli taki gołąb już sam od początku odbija, próbuje sam, ona jest najmłodsza, ma najmniejsze doświadczenie, a już próbuje. Lubię takie ptaki. Jej siostra w tamtym roku też taka późna była, jest tam oczywiście w lotowym. Też była takim późniakiem i od razu na pierwszym locie strzeliła jedynkę na oddział, więc lubię, jak tak czasem coś, że tak powiem, świrują od początku, nie trzymają się stada. Co mogę powiedzieć? Idziemy do nich zerknąć. Jeszcze nie sprzątałem dzisiaj, ukrywam, troszeczkę lenia mam. I co najważniejsze dla tych, którzy już oglądają ten kanał dłuższy czas, to mam pocieszenie. Tak, jest szpak. Szpak, który aktualnie jest liderem w oddziale, nie poszedł na ten lot. Dla mnie ważniejszy jest gołąb. Nieważny do końca jest puchar, aczkolwiek miał on przewagę już fajną. Jego główny konkurent, nawet nie wiem, czy poszedł na ten lot. Pewnie też nie, bo też go nie było na zegarach. Mam nadzieję, że do kolegi dotarł. Ale szpak, z tego co liczę, na pewno w trójce się utrzyma. Tą przewagę jednak miał fajną. Nawet jeżeli dogonią go samce konkursami, to on miał bardzo fajny koeficjent. Więc raczej liczę na drugie miejsce najgorzej, może trzecie. Ale nawet też nie wiem, czy koledzy wkładali, bo to są ci, którzy tam grają gołębiami tylko na kategorię. Więc szpak i tak fajnie zaliczył. Tutaj groszek, to tak jak powtórzę, na chwilę obecną najlepszy roczniak w oddziale, roczny samiec. Zostały roczniaki, zostały jakieś dwulatki, zostały też i starsze gołębie, tak jak tutaj ten niebieski. Nie męczę ich aż tak bardzo, już ten lot i tak jest, nie liczy mi się do żadnej kategorii, więc nie szaleję. A, jeszcze jeden mega, mega miły powrót. I tego gołębia podziwiam. My widzimy tutaj pstrą ciemną. To jest ta, która jest na moim zdjęciu folderowym, która w zeszłym roku była drugą lotniczką okręgu i pojechała na wystawę ogólnopolską. I ta samica, ona zginęła 4 tygodnie temu. Znalazła się po 5 dniach pod Wrocławiem, gdzie
gdzie no, została zebrana po prostu z ziemi, nie miała w ogóle siły, była wyjechana docna. Zadzwonił kolega, no nie przedstawił mi się z imienia nazwiska, więc nawet nie wiem komu podziękować do końca. Miał ją odbudować, troszeczkę byłem sceptyczny, bo wpuścił ją do siebie, do swoich i po prostu stwierdził, że będzie chciała, to odleci. Nie wierzyłem, że ona odleci, bo to jednak wdowa roczna i ku mojemu zdziwieniu 4 dni temu bodajże, to było w środę. W środę rano, w środę po południu wychodzę na dwór, samica siedzi pod wolierą, szuka, podeszłem do niej. W ogóle nie reagowała na głos, dopiero gdy mnie zobaczyła, podeszła do mnie, wziąłem ją z ziemi, jest kompletnie wyjechana, nie ma grama mięśnia i dotarła do domu. Nie mam zielonego pojęcia, jak ona to zrobiła. Podziwiam takie gołębie, nie wiem, czy da się ją odbudować. Przez 2 dni ona oczywiście je, dostawała i glukozę i dostaje różne, i osobno karmiona była, pomimo to, że tutaj siedziały wdowy. I przez 2 dni chwiała się, nie umiała podlecieć do na półkę z wodą. Teraz zaczyna do siebie dochodzić, aczkolwiek mięsień na razie, na chwilę obecną się nie odbudowuje. Mam nadzieję, że to ruszy. No jest zarżnięta kompletnie, ale taki charakter, jaki ten gołąb pokazał, pod czapki z głów. Ta samica jest po tej samej matce, co ten szpak, który aktualnie jest liderem. Mają tą samą matkę, a jej ojcem jest rozpłodowy samiec ciemny, wnuk starego Gabiego. To jest też jeden z lepszych moich rozpłodowych samców, którego bardzo wierzę. No ten gołąb po prostu dla mnie zrobił furorę i ja podziwiam. Jeżeli ona się nie odbuduje, na pewno będzie miała miejsce w rozpłodzie. Za ten charakter, za to, co pokazała, czapki z głów. Ja po prostu mówię, nawet nagrałem taki krótki filmik minutowy bodajże dla kolegów, ale on jest nie tam był niecenzuralne teksty leciały, więc nie będę go tutaj wstawiał, bo po prostu kocham takie gołębie. Uwielbiam coś takiego, jak ona idzie do odcięcia. Po prostu ona nie wchodzi do innego gołębnika. Wróciła z tipesem, ze wszystkim. Szacunek dla kolegi, uczciwy. Po prostu szła do odcinki, byleby tylko wrócić do domu. Super, naprawdę super. I co tutaj mamy? Tutaj mamy młodzież. Młodzież też, spis zrobiony. Na chwilę obecną jest dobrze. Mówię, nie giną koło domu, tfu, odpukać pusty łeb. Na spisie jest 101 sztuk. Nigdy tyle nie miałem, no ale zobaczymy. Są po pierwszej wywózce, w planach jakieś kolejne. Zobaczymy, jak będzie z pogodą. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda i może dadzą radę. Na razie ja się, mówię, nie nastawiam. Lecę bardzo na spokojnie tą młodzieżą. Aczkolwiek są w fajnym zdrowiu, fajnie się zachowują. Oby tak dalej. Dobra, rozkręciłem się. Znowu. Czekamy. Czekamy na nasze staruszki, jak sobie poradzą. 570 czekamy, ostatni lot sezonu. I później już zasłużony odpoczynek, parowanko. Wtedy wypuścimy jakieś sobie późne młode, żeby sobie jeszcze spokojnie pokarmiły. I będą mogły w spokoju przygotowywać się do przyszłego sezonu. No zobaczymy, czekamy na ptaki. Jest pierwszy dziadek. Ale to jest dzisiaj lot dziwny. Dziwny, bardzo dziwny lot. Jest dziadek. Na krótszych kilometrażach mają mniej gołębi niż u nas dwóch chłopaków w Zelowie. Dwa teamy w Zelowie, dwa tandemy. Mają już na chwilę obecną po 11-16 gołębi. A hodowcy na krótszym kilometrażu mają po 5-8. No to jest jakaś komedia. To jest odstawka niesamowita. Ja mam trochę dalej, ale i tak dzisiaj to jest słabo, słabiutko. Czasowo, naprawdę. Lot bardzo dziwny, bardzo długi jak na taki wiatr.
odejście było słabe, gołębie się tam rozbijały, jedna grupa poszła, jedna została. No, ciekawe zakończenie. Ale jest, dziadek jest. Zimuje. Jest druga mamusia, czyli maratonka, matka właśnie starego. No. Niezły lot. Nie no, mają chłopaki nabite. Niech się zlecą, niech zimują. I nie zdążyłem uchwycić trzeciej samicy. Też, no dzisiaj te sześciolatki tutaj. A dwulatki zawiodły. No, nie były ostatnio. Przychodzą te, które były na maratonie. A tamte, bardziej wypoczęte, no, możliwe, że z tym wiatrem poszły. No, zobaczymy, jak się pozlatują. I zrobię podsumowanie. Zakończyliśmy sezon 2020. Pokręcony sezon. Jak to dzisiaj kolega napisał, wygranymi są u nas ci, którzy lecieli do końca. Naprawdę ten sezon był wybitnie pokręcony. Bardzo ciężkie loty. Praktycznie nie wiem, mieliśmy tych lotów 11. Może 2, może 3 były takie w miarę normalne. Reszta naprawdę dziwne pogody, dziwne jakieś anomalia. Bardzo, bardzo ciężki sezon. Mało było takich lotów naprawdę szybkościowych. Z dzisiejszego lotu brakuje jeszcze 2 samic na chwilę obecną. Tu akurat jesteśmy u samców. Samce są w komplecie z dzisiejszego lotu. Już sobie odpoczywają. Dzisiaj nawet, bo tu widzimy samce, które były na locie. Dzisiaj dziadek pierwszy. To samce, te, które były na locie, siedzą jeszcze w miskach, bo dziś, no, dziś nie widziały samic. Nie widziały partnerek, bo nie chciałem, żeby tutaj je deptały. Ponieważ mówię, za 2-3 dni, to w zależności, najpierw muszą sobie spokojnie odbudować się. Więc dalej karma będzie jeszcze mocniejsza. Muszą się odbudować, być już takie jakby przygotowane na następny lot. Bo będę je parował już po czym ewentualnie. Takie, że tak powiem, najlepsze z najlepszymi. Takie pary, jakie uważam, że może być z tego coś naprawdę, naprawdę fajnego. Po części par nie będę na pewno wypuszczał, więc będą tylko robiły zamamki. Więc będą poparowane najlepsze z najlepszymi. Mam też mały pomysł na szpaka. Może przywiozę z rozpłodu jego matkę. No, jest kilka pomysłów w głowie, jakie sobie tutaj pociągnąć jeszcze kombinacje. Późnych, ewentualnie wówczas może coś sobie zostawię do rozpłodu. Jednak nabywać coś trzeba, wzmacniać się, ale trzeba też pamiętać o tym, żeby zadbać też o to, co ma się u siebie, coś pociągnąć w krwi, coś w linię uderzyć. Ja linię tych szpaków już troszeczkę rozbudowaną mam, a czemu jeszcze jej nie uwypuklić bardziej? Tak samo linię starego Gabiego, tam już on już jest w tej chwili połączony na swoją córkę, jednocześnie wnuczkę, więc już była pociągnięta imbretka po nim, teraz on jest razem z nią. Więc no, ja tak lubię kombinować. Troszkę nasłuchałem się może pierzchały. Ale to mówię, to są mistrzowie, to są fachowcy. Ja mówię, uczę się tego, też to robiłem wcześniej, ale na mniejszą skalę. Nie robię tego na pewno tak jak on, bo po prostu też nie mam takich gołębi jak on. Tak wartościowych. Aczkolwiek bardzo doceniam to, co mam u siebie. I naprawdę, o, tutaj też samczyki odpoczywają, ciemny szpak też. Te, które już nie były kilka razy na locie, teraz przez 2 tygodnie już mocno uderzyły w pierzenie. Nawet, mówię, karmy jest tyle, że jeszcze mogą dojadać. Szpak młodszy, dwulatek, był dzisiaj, ale no, spóźnił, mocno przyleciał dopiero przed wieczorem. Tutaj dwulatek też dzisiaj był, no już wygląda nieźle. Tu syn Gabiego, on dzisiaj nie, on dzisiaj był uszczędzony. No co,
sezon, ten lot dzisiaj, nie no, słaby. Nie było rewelacji, no, ale to też jako przestrogę dla innych. Nie odpuszczajcie. Jeżeli odpuścicie, ten tydzień naprawdę był taki już pokręcony. Miałem włożyć tylko najsłabsze, takie te najstarsze, teoretycznie najsłabsze, te, które już leciały tutaj i dawały mi radość przez 6 lat. Tylko one miały iść tak po prostu, żeby jeszcze powalczyć o byt, że tak powiem, i o miejsce. Dopiero wczoraj, gdy przeglądałem je przed lotem, zdecydowałem, że jeszcze coś dołożę. Gołębie były na dworze raptem 2 razy, więc nie róbcie tak. To jest, mówię, to jest błąd ewidentny. Takie one przyleciały, tak, nabrały doświadczenia, ale to nie było to. Wyglądały bardzo fajnie, ale jednak trzeba, mówię, przykładać się w 100%. I bez tego nie ma prawa nic wyjść. Ten sezon, mówię, nie jest udany. Szpak utrzyma puchar, z tego co liczyliśmy wstępnie, nie wygra, bo będzie drugi albo trzeci, ale to i tak jakiś mały fajny sukces. Tutaj groch będzie najlepszym rocznym samcem. Dla niego też tutaj naszykuje jakąś bardzo fajną samicę. Mam tam też w głowie jakieś plany, z czym go sparować, żeby pociągnąć coś fajnego. No co, kategoria A, 5. miejsce w oddziale wstępnie przed weryfikacją, więc bez szału. Liczyłem na pewno na więcej. Pozostałe kategorie to tam już jest słabo, C, to tego nawet nie liczę. Bo na to się w ogóle nie nastawiałem, szczerze mówiąc, te pierwsze 500-ki. Tam, mówię, troszkę gołębie przyszwankowały, moim zdaniem zdrowotnie. Mój błąd. Błąd hodowcy. Pamiętajcie, jeżeli coś się dzieje, nie zganiajcie wszystkiego na ptaki. W pierwszej kolejności szukajcie u siebie. I tyle. Jakieś dwie małe nagrody będą. No więc więcej raczej nie. Teraz przygotowujemy się do lotów młodych. Czekamy jeszcze na te dwie samiczki. Mam nadzieję, że dotrą przynajmniej jedna z nich. Bo ta druga, no, druga walczyła o przetrwanie, no i będzie miała ciężko. To wszystko też zależy, ile zostanie młodych po lotach, jak to będzie. No zobaczymy. Teraz praca z młodymi. Jak najbardziej zobaczymy, czy tam coś się uda. Uda się coś zdziałać nimi. Na spokojnie. Do młodych podchodzę bardzo na spokojnie. Uważam, że im spokojniej do tego się podchodzi, tym lepiej wychodzi. Takie moje zdanie w tej chwili. No mówię, będziemy trenować. Najważniejsze to teraz trening i utrzymać jak najbardziej zdrowie. A co będzie, to zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Sezon 2020 dorosłych zakończony. I nie ukrywam, po części na szczęście. Bo męczący był. Był wyjątkowo męczący. No wyszło tutaj w oddziale, mówię, wyszło nie za ciekawie. Tam chyba będę w granicach 10. miejsca, więc bez żadnej rewelacji. W kategoriach chłopaki, którzy pograli na kategorię, zdominowali, odpuścili niektóre loty, super im to wyszło, naprawdę bardzo fajne wyniki wykręcili. No niestety, A-klasa tutaj 5, już nie powtórzę na pewno 8. miejsca w okręgu z tamtego roku, ale może myślę, że w 30, może w 20 się załapę w okręgu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie najważniejsze ptaki już po sezonie, nawet na, już mają zdjęte TPS-y, żeby już spokojnie mają. Na pewno już mają po sezonie, to jest taka oznaka. Teraz tylko zdjąć anteny, przełożyć anteny do młodych. Młode już niech się uczą. I tyle. I lecimy z tematem dalej. Lecimy teraz z tematem młodych. Pozdrawiam serdecznie. Krótkie ujęcie na szpaka. Jednak będzie pudło wśród dorosłych samców. Na pewno coś fajnego. Zbliżonko na grocha. Też najlepszy roczny samiec w oddziele. Więc też super sprawa. Podkreślę, że jest groch jest pełnym bratem zielonego. Niestety zielony jeszcze nie dotarł. Myślę, że już nie dotrze. Ale groch, ta rodzinka pokazuje się. Dobra, nie przedłużam.
pozdrawiam, pracujcie z młodymi, dbajcie o zdrowie i już niedługo zaczynamy kolejną zabawę. Pozdrawiam, do zobaczenia.